Rok temu, przy okazji dodania DLC, Los Santos, Tunnels, Tunnels i tak dalej, wybierzcie wersję, która wam bardziej odpowiada, Rockstar dodał nowe otoczenia do Kurumy. I oczywiście, jak to przystało na Rockstara, musiał coś zwalić. Kuruma, aż do DLC The Contract, była najbardziej kuloodpornym pojazdem w grze. Nawet jeżeli urwałeś wszystkie drzwi, to nadal kolizje były na tyle zepsute, że dalej osoba w środku była kuloodporna, nie dało się jej zabić. Jedyna opcja, wysadzenie pojazdu. I zgadnijcie, co się stało. To są kolizje pojazdu z Stirling GT, przed DLC, a to są kolizje, które ma aktualnie. Oh shit, here we go again. Jesteśmy w gierce i teraz wam będę w stanie to wszystko ładnie wytłumaczyć, czemu tak to działa i kiedy ten błąd zostanie naprawiony. Więc damy go sobie, nie wiem, na żółto. Zamówmy sobie garaż. Niech będzie pierwszy poziom garażu. I czekamy. No i jest, zaraz bierzemy go na przejażdżkę. Zanim jeszcze tutaj coś go potuninguje, bo właśnie tunik się tego pojazdu zmienił, to od razu sobie przetestujemy, żeby nikt nie miał wątpliwości, ten pojazd faktycznie jest kuloodporny. I przy okazji jest najbardziej kuloodpornym pojazdem aktualnie w grze. Nawet bardziej kuloodporny niż Kuruma opancerzona, bo Kuruma opancerzona raz na jakiś czas jakiś pocisk wam przepuści, nie? Jakby się długo stać, na przykład jak będzie was policja do was próć, to prędzej czy później was zabije. Tutaj jedyna opcja na zabicie was to jest to, że ktoś wam pojazd wysadzi, bo ten pojazd spada na jedną rakietę, jakby co. No i proszę bardzo, asystent jest już w środku, to my możemy wyjąć spluwę i do niego próć. Auto aim namierzył, więc gościu jest, no, nie jest martwy. Ale zobaczcie, że moja broń ma takiego kopa, że nawet ten pojazd przesuwam, ale gościu w środku nie dostaje żadnych obrażeń. Możemy z przodu spróbować. Też kompletnie nic. Z boku kolejnego też nie dostaje. Tył też nie. Ale jakby to sobie myślał, okej, rozumiem. Szyby są kuloodporne. No nie. Gościu, nie rozumiemy się chyba. Dam pojazd. Dam coś takiego, drzwi pojazdu, wszystkie od razu otworzę. Czemu by nie? Dalej jest gościu, nieśmiertelny. Proszę bardzo. Znaczy nieśmiertelny, po prostu kolizja jest. Tam gdzie powinna być szyba. Tam drzwi, cokolwiek. No z tego to akurat rozdupię, na strzała. Każdy ten, nie ma co nawet próbować. Jedyna opcja na zabicie tego typa w środku. Ale też nawet minigun, proszę bardzo. Też nie dostaję typowych obrażeń. Jak mówię, jedyna opcja jest taka, że bierzesz jakiegoś RPGa i pyk. Inaczej nie ma szans. Więc wiecie, przeciwko graczom może to niezbyt dobre jest, ale przeciwko botom pojazd idealny. Ale czemu tak to działa, zapytasz? Już ci odpowiadam. Dlatego, że ten pojazd dostał nowy tuning. Tak samo jak Kuruma dostała nowe oznaczenia. Stirling także dostał nowe oznaczenia i Rockstar przy okazji popsuł kolizję, ale jak było widać na materiale, nie potrzeba oznaczeń, żeby ten pojazd wytrzymywał mnóstwo rakiet. No, więc jak, pancerz damy sobie na maksa, hamulce też, zderzaki. Tutaj chyba nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o tuning, ale akurat to z tyłu chcę zostawić. Silnik na maksa. Wydech. Możemy sobie zamontować coś takiego. Materiały wybuchowe? Nie bardzo. Grille. Mech. Maska. Tam jest kilka opcji. Nie, akurat wolę tą standardowo chyba. Zdecydowanie. To lecimy co dalej. Klaksony, nie bardzo. Światła. Możemy sobie dać ksenony, czy oby nie. Oznaczenia. To są rzeczy akurat nowe. Proszę bardzo. W ten sposób się one prezentują. Takie rajdowe bardziej. Wyścigowe. O to mi chodzi. Jest rdza, spoko. I tyle. Ja akurat zostaję bez. Tablica, damy sobie czarną. Lakierowanie, podstawowy, metaliczny. Spróbujmy. Mi się taki zielony, czy tam niebieski. Nie znam się na kolorach. Ale jak go zobaczę, to będę wiedział, że to ten. Coś takiego. Tam mi się podoba, na sterlingu. Więc sobie to zamontuję. Maska. No na ten sam, nie? Proszę bardzo. Jest całkiem ładny aktualnie. Klatka. Możemy sobie dodać, albo i nie. Spoiler na dachu. Nie wiem, czy te opcje były, wydaje mi się, że nie. Są dosyć takie chore, bym powiedział.
No nie wiem, nie wiem. Czy to chcę. Zamontujmy, potem to usunę raczej. Spoiler. Jest koło, a też jest taka duża lotka, kaczy spoiler. Okej. Okay. Zawieszenie na maksa, obniżmy sobie go. 3 biegów max, turbo bierzemy na maksa. Kół nie zmienia, bo szukałem z 5 minut innych. Ale jeżeli nie pasujemy, zostają standardowe, fabryczne. Szyby możemy lekko sobie przydymić. I wyjeżdżamy. Ale. Właśnie to jest tuning, który możecie sobie zrobić na PC. Nowy, z nowym oznaczeniem. Akurat tutaj w tym wypadku bez. No, całkiem spoko, prawda? Ale. Jak gracie na konsolach najnowszej generacji, to nie jest koniec waszej drogi. Bo możecie jeszcze pojechać sobie do klubu samochodowego i tam wmontować mu tą całą technologię, że tak to powiem, HSW. Więc ja teraz to zrobię. Wjeżdżamy i zamontujemy jak najbardziej. Kilka dodatkowych opcji jeszcze się pojawi. Ulepszenia HSW, na przykład tutaj naklejka z tyłu jest. How Special Works po prawej. Zobaczcie, jest naklejka? Teraz jej nie ma. Jest naklejka? Nie ma. No właśnie, więc bierzemy. Kurde, 850 tysięcy. Dużo. Jeszcze pad mi się rozlotował prawie. Ostro. Prędkość, przyspieszenie wzrasta. Bierzemy. I teraz tak, niepotrzebnie montowałem silnik, bo muszę zamontować sobie silnik HSW, który jest lepszy. Więc to zrobię. Hamulce HSW też są. Pad też HSW nie ma, czegoś takiego. No właśnie. Dalej. Skrzynia biegów HSW. Turbo też jest HSW. I to tyle. Z takich opcji, ale jeszcze. Spoiler na dachu, chyba się tu nic nie zmieniło. Tak jest. Przecież nie. Nie, nic się nie zmieniło. Ale akurat tutaj się zmieniło. Bo są spoilery HSW w każdym pojeździe, tutaj też są. Brzydkie są. Wolę to, co mam. I jeszcze. Zawieszenie HSW jest, obniżmy sobie go. I czy coś jeszcze się zmieniło? No wiadomo, osiągi i tak dalej. A, wiem! Oznaczenia się zmieniły. Są dwa nowe oznaczenia HSW. I to jest pierwszy z nich. Spoko. I to jest drugie. Ale ja zostanę przy tym moim pięknym oznaczeniu. I wyjeżdżamy. I to może was zaskoczyć, ale aktualnie jest to najszybszy pojazd w grze. Tak. Pojazd, który jest pewnie 1900 któregoś roku, jest najszybszym pojazdem w grze. Jest nawet szybszy od tego Karina S95 z technologią HSW. Ostro. No czuć to, że ten pojazd teraz ma kopa i potrafi jechać całkiem niezłe prędkości. Ale wiadomo, też troszeczkę jest przyps, bo lekki manewr i lecę bokiem. Ale robi wrażenie. Jak najbardziej. I proszę państwa, to tyle. Jakby co, kurwa mać! Dobra. Przepraszam. To tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Siemano, cześć. Elo!